Witam Państwa, to jest program Wolne Głosy, a naszym gościem jest eurodeputowany Solidarnej Polski. Pan Patryk jaki. Witam serdecznie. Witam pana i witam Państwa. Od rana portale internetowe wszystkie środki masowego przekazu w Polsce podają informację, że Parlament Europejski uchylił immunitet Europosłom, w tym Patrykowi Jakiemu. Lewicowo-liberalne media podają tę informację z wyczuwalnym, złośliwym rechotem. Media prawicowe, czy usiłujące być w miarę obiektywne, z takim sporym znakiem zapytania i ze sporą konsternacją przypomnijmy może naszym widzom, jaki był w ogóle powód całej sprawy. Za co to ma pan uchylony immunitet i za co ma być pan sądzony. Za polubienie spotu z 2018 roku Prawa i Sprawiedliwości, który to spot pokazywał prawdziwe fragmenty przemocy imigrantów w Europie, które notabene były pokazywane we wszystkich telewizjach w Europie. I oni nazwali to mową nienawiści i podciągnęli pod paragraf 256 kodeksu karnego, za który grozi 3 lata pozbawienia wolności. No, i w związku z tym, że mamy immunitety, no to skierowali wniosek do parlamentu o pozbawienie nas tych immunitetów. Immunitet, powiedzmy, no nie jest, nie powinien być stosowany w każdej, w każdej sprawie, ale generalnie jest po to, po to jest ustanowiony, aby bronić wolności słowa polityków w sprawach, które mają w sposób oczywisty naturę polityczną. No, jeżeli, taka, jeżeli ta sprawa taką nie jest, no to to która taką jest no i o to chodzi chodzi po prostu o to żeby nas wsadzić za polubienie w Wpisu, w internecie. To taka bezprecedensowa sprawa. Tutaj warto naszym widzom może na, naświetlić pewien kontekst. Immunitet m, uchyla się pani Ewie Kaili za m, jakieś torebki foliowe z pieniędzmi, które nie powinny się znaleźć w jej rękach, i to jest no, słuszne. Temu ma służyć uchylanie immunitetu eurodeputowanym. I uchyla się też właśnie za sytuację, którą pan poseł opisał, m, która no, m, nie jest chyba. Działaniem kryminalnym, przynajmniej do tej pory tak nie była uważana. Tutaj, jak czytałem dokładnie okoliczności całej tej sytuacji, smaczku dodaje jeszcze to, że motorem całej sprawy jest pan Rafał Gaweł, którego śmiało chyba można nazywać kryminalistą, bo został prawomocnie skazany w Polsce za przestępstwo natury kryminalnej i znajduje się poza granicami w ogóle Unii Europejskiej w tej chwili. No, wygląda to wszystko wręcz paradoksalnie. Znaczy nie można nazywać, tylko nie jest kryminalistą nie. i został wskazany nie za przestępstwo, tylko za szereg przestępstw. Lista, lista oszukanych przez niego podmiotów, instytucji i osób jest bardzo długa. Wyłudzenia, podrabianie dokumentów i tak dalej. Najzabawniejsze jest zresztą to, że również wyłudził pieniądze od Fundacji Sorosza. To jest, to jest rzeczywiście zabawne. Natomiast, natomiast, oczywiście, no, samo to, że ten człowiek jest już prawomocnie skazany karą pozbawienia wolności, i on uciekł przed tym, żeby odsiedzieć tą karę więzienia do Norwegii, czyli poza Unię Europejską. No i on znalazł sobie taki sposób na utrzymywanie, na utrzymywanie, swojej, na, na utrzymywanie swojej osoby w tej Norwegii, to znaczy, że będzie wysyłał takie właśnie akty oskarżenia. Wobec, wobec grupy polityków, popularnych polityków i na to będzie zbierał pieniądze. W związku z tym to ma sposób oczywisty kontekst polityczny. I powinien być rozpatrywany jako elementarna kwestia obrony wolności słowa. Zresztą z tego też powodu ta sprawa powinna być na, na samym początku umorzona, dlatego że on korzysta z czegoś takiego, jak subsydiarne jak do doskarżenia, to znaczy można wejść, czyli on wchodzi w rolę prokuratora. Taka sytuacja jest dopuszczalna w polskim kodeksie karnym, ale ona musi stanowić, ona powinna stanowić według przepisów i wykładni wyjątek. Zresztą ona nie, nie wszędzie jest dostępna we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Nie jest dostępna, tylko w niektórych. I dotyczy takiej sytuacji, gdzie na przykład, jeżeli no nie wiem rodzina osoby zamordowanej byłaby niezadowolona z postępowania prokuratury i prokuratora kilka razy by umarzała to postępowanie, aż do prawomocnie, no to wtedy ona może wystąpić, taka osoba, która jest rzeczywiście poszkodowana, może wystąpić wtedy z tak zwanym subsydiarnym aktem do sądu. Problem tylko polega na tym, że pan Gawo w ogóle tym spotem ani naszymi lejkami poszkodowany nie jest, ani nie jest uchodźcą, ani nie potrafi przedstawić dowodu na azyl, który rzekomo miał uzyskać i to, że pani sędzia z, z justicji czy, czy po justicji, jak to dzisiaj się mówi, PO sędzia, w ogóle dopuściła dalej, że ten wniosek może być procedowany, to raczej wskazuje na to, że to jest jedna wielka ustawka. Ustawka pomiędzy sędziami, sędziami platformy, jakimś, jakimś związanym z opozycją, jednak kryminalistą, a politykami opozycji. No Wiele na to może wskazywać, no bo w normalnym praworządnym państwie. Nic takiego nie mogłoby się wydarzyć. Ale oczywiście pamiętajmy też, że tu chodzi o coś znacznie większego, bo tu nie chodzi tylko o te nasze y, polubienia, tu chodzi o następującą rzecz. Mianowicie jest teraz stworzone państwo europejskie, ja należę do grona polityków, które naj, którzy najbardziej zaciekle w parlamencie europejskim walczą y, z tym y, projektem. No i, y, y, i oni po prostu szukają jakiegokolwiek pretekstu, żeby zakazać mi możliwości kandydowania. Jeżeli udałoby mi się wstać do więzienia, to jeszcze mieliby osobistą satysfakcję, jak pan redaktor na początku zauważył. Natomiast. Y, Natomiast im najbardziej chodzi oczywiście o to, żeby skazać mnie za byle co yy, yy, i zakazać możliwości kandydowania w kolejnych wyborach, gdzie, gdzie wszystko, czyli w przyszłym roku, gdzie wszystko będzie się... Yy gdzie wszystko będzie się decydowało i e, być może dlatego ta pani sędzia się tak śpieszyła w ogóle z tym wnioskiem. E, dlaczego? No dlatego, że oni e, naprawdę chcą wprowadzić taki nowoczesny komunizm w Europie, bo już w pierwszym zdaniu tego traktatu oni odwołują się do manifestu komunistycznego. No i żeby e, now, nowoczesne państwa europejskie na bazie tego manifestu komunistycznego mogło być utrzymane, to jak to bywało zawsze w komunizmie, nie da się tego zrobić bez tego bez cenzury i bez przemocy. W związku z tym oni będą używali aparatu państwa, tak jak kiedyś komuniści, po to, żeby zastraszać ludzi i żeby nie wyrażali się przeciwnie wobec tego projektu, bo oni boją się, że inaczej nie będą w stanie go wprowadzić. Pozwolę sobie dopowiedzieć jeszcze kilka słów, bo to jest bardzo ważny wątek, który pan poseł poruszył. Nawiązanie do prac Karola Marksa przez obecne elity urzędnicze w Unii Europejskiej. Bardzo często przedstawia się nam, Manifest komunistyczny, czy manifest partii komunistycznej, bo tak on w oryginale się nazywał, Karola Marksa, jako taki zbiór pobożnych trochę życzeń. Marks dobrze chciał. Na, tak mogą mówić ludzie, którzy nigdy tego tekstu nie czytali. Wprost Karol Marks mówi o tym, że władza. Proletariatu będzie władzą dyktatorską. On tam wprost mówi o stosowaniu przemocy, czyli o tym, o czym pan poseł wspominał. To nie musi być od razu przemoc w tej najbrutalniejszej formie, ale chociażby właśnie karanie za mowę nienawiści. Ten wątek pojawia się od czasu do czasu i w Polsce, i w Europie. I w moim odczuciu jest to właśnie taka próba wprowadzenia miękkiego, aksamitnego, jednak autorytaryzmu, może dyktatury, nie jednego pojedyn pojedynczego m, dyktatora. Jak to wygląda w parlamencie europejskim? Jak postrzegają kwestie m, ograniczenia wolności słowa pod płaszczykiem walki z mową nienawiści inni posłowie, inne partie polityczne, stronnictwa? To jest rzeczywiście bardzo proste, mianowicie yy... Ludzie, którzy są przeciwnikami naszego najważniejszego projektu, to znaczy budowy państwa europejskiego i fundamentów, na których ma być budowane to państwo, czyli takiego agresywnego y, ateizmu i neomarksizmu. No to, to, to ci ludzie są wrogami, których trzeba eliminować, dokładnie według tych zasad, o których pan redaktor wspomniał, i Marx i Engels zresztą wskazywali wrogów dokładnie tak, jak dzisiaj wskazują te elity europejskie, czyli Kościół, Rodzina, to, to dokładnie było no i tacy politycy, którzy, dla których akurat bliskie są. Bliskie jest chrześcijaństwo, odwołują się ciągle do tego dorobku, do tradycyjnej rodziny. No to są politycy, którzy powinni skończyć tam, gdzie dla nich miejsce wskazywali dwa, dwa niemieckie autorytety. Lenina i wszystkich następujących po nich komunistów. Dlatego tak jak mówię, no to co oni w tej chwili robią, to jest tylko konsekwencja działań, które od dawna podejmują. Przepraszam, na straszny pogłos. Jakby ktoś mógł pomóc w tej sprawie, to, to mhm. lepiej będzie by się, by się rozmawiało. Za chwilę mam nadzieję, że poradzimy sobie z tym problemem. No, tak to czasem bywa, gdy łączymy się na odległość kilkuset kilometrów. Panie pośle... Wybory parlamentarne w Polsce poszły tak, jak poszły, mamy takie wyniki, jakie mamy. Wiele wskazuje na to, że rząd utworzy ko koalicja centrolewicowa. Na czele być może stanie Donald Tusk, dość dobrze zsynchronizowany z urzędami Unii Europejskiej i z tą linią właśnie lewicowo-liberalną. Jak pan sądzi, jakie to pociągnie za sobą konsekwencje w najbliższych miesiącach, latach, dla tych procesów, o których Pan wspominał, dla tej próby zmiany Unii w superpaństwo. Dla mnie jest to oczywiste, że dlatego wszyscy całe instytucje europejskie z najsilniejszymi, z najsilniejszą bronią szantażu ekonomicznego wykorzystywaniem swoich mediów, bo pamiętajcie państwo, że to jest jakby moim zdaniem jeden w ogóle z głównych powodów, dlaczego myśmy przegrali, dlatego, że nie potrafiliśmy nic skutecznie zrobić, jeżeli chodzi o strukturalne przewagi tamtej strony. To znaczy Soros na przykład poprzez swoje fundusze domyka system medialny w Polsce. Czy to kupił udziały w wirtualnej Polsce, jego fundusze oczywiście czy Rzeczpospolitą, czy, czy wcześniej zwiększało swoje finansowanie dla ogromnych projektów pozarządowych w Polsce, które się okazały prowadziły kampanie polityczne już od dawna w, w, w Polsce. W związku z tym. To jest tak, że jak to, jak to, wszystko, jak to wszystko wpłynie, pan, pan redaktor pytał, jak to wszystko wpłynie na, na sytuację w Polsce. To znaczy, tak, ja uważam, ja już, ja już w tej chwili widzę, że najważniejszą rzeczą, na które, na najważniejsze zadanie, jakie zostanie postawione przed Tuskiem, to jest spłacanie długów za właśnie wspieranie go poprzez media. Te, które wspomniałem, a, to, a spłacenie długów będzie polegało na poparciu paktu migracyjnego. I też dlatego dla nich takie, taki efekt, to co się z nami dzieje ma mieć efekt mrożący dla innych. To jest taki w przeddzień pewnie poparcia paktu migracyjnego. No i zgoda na budowę państwa europejskiego, czyli oddanie władzy nad Polską, yy, Niemcom i i to jest tak, że pan pyta, decyzja rodaków. Jestem przekonany, że niestety nie wszyscy rodacy mają świadomość tego, co się z nami wydarzy, jaki jest ich plan. Nie wierzą w to, dlatego że nie mają prawa wiedzieć, jak ta sytuacja wygląda, jeżeli obracają się tylko i wyłącznie w bańce TVNowsko, owsko netowsko tam wyborczej, nie mają prawa wiedzieć, jakie są prawdziwe plany związane z budową państwa europejskiego, na czym polega pakt migracyjny, no bo w tamtych mediach też kłamano, że nie będzie żadnej przymusowej relokacji. No i to jest jakby nasza największa tragedia, że, że my pozwoliliśmy na to, żeby ogromna część Polaków była regularnie systemowo okłamywana, a w poważnych państwach, które poważnie traktują władzę, takich jak Niemcy czy Francja, nie ma takiej możliwości, żeby zewnętrzne siły e, mieszały ludziom w głowach, e, reprezentując obce interesy. Nie ma takiej możliwości, nikt by się na to nie zgodził w, w państwie, które, które chciałoby uchodzić za poważne, bo mają pełną świadomość tego, że e, mm, świadomość o, o, obywateli, mieszkańców danego państwa jest z, z punktu widzenia Pełnienia skutecznej władzy politycznej i skutecznie realizowanej polityki państwa najważniejsze. Jakby tego było mało, chciałbym jeszcze spytać na koniec pana posła o takie, takie wydarzenie, które stoi no niejako w kontrapunkcie do tego, o czym rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli pozbawienia pana, pańskich kolegów z Europarlamentu, immunitetów poselskich. Dlatego, że immunitet eurodeputowanego może z kolei uzyskać pan Włodzimierz Karpiński na którym ciążą zarzuty dość poważne, też natury kryminalnej, związane z Warszawą, z, z tak zwaną aferą śmieciową, mówiąc w wielkim skrócie. Ta jego decyzja wzbudziła kontrowersję nawet wśród koalicjantów Platformy Obywatelskiej. Tu Szymon Kołownia, Kołownia był trochę skonsternowany, bo rzeczywiście no ciężko, ciężko nad tym przejść tak spokojnie do porządku dziennego. Jakby Pan skomentował tą całą sytuację? A oni niech nie udają, że tam są coś sfrustrowani dlatego że dopiero co ja słyszę, że dopiero co wszyscy popierali Kopertnika na, na kolejną kadencję w Senacie, a teraz słyszę, że jeszcze ma być ministrem nauki, jeszcze on ma uczyć po prostu, wobec którego tam chyba według informacji medialnych słyszałem że ponad 200 osób zeznało, że miał żądać od nich łapówki za wykonanie jakichś zabiegów lekarskich. No to, to na tym tle to pan Włodzimierz K. to wręcz powinien uchodzić za autorytet w tym środowisku. Mhm. Panie, panie pośle, na koniec, co chciałby pan powiedzieć widzom telewizji Republika, jakie, jakie przesłanie z, z Brukseli w tych czasach no, skomplikowanych, które rysują się przed nami? Że musimy walczyć, że nie możemy się poddawać, to, to jest nasza ojczyzna, to przegraliśmy wybory, ale za chwilę są kolejne, trzeba zakasać rękawy i iść ostro do przodu, a co do naszej konkretnej sytuacji, no to teraz trzeba już śledzić proces, ja na swoim YouTubie zachęcam też do subskrypcji. Będę na żywo pokazywał cały ten proces i zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby to śledzić. Bo to no, nie chodzi o mnie, o mój indywidualny komfort czy komfort pozostałej trójki posłów, tylko chodzi o coś absolutnie fundamentalnego. Nie da się zbudować państwa demokratycznego bez możliwości wyrażania. Wolności wolności słowa. Bez tego nie ma po prostu demokracji. Nawet jeżeli ktoś 78 razy powtórzy, że jest obozem demokratycznym, z cenzurą nie można tworzyć fundamentów demokracji. Po prostu nie można i dlatego trzeba tych zasad po prostu bronić. Panie pośle, bardzo dziękuję i życzę dużo siły do pracy dla dobra Rzeczpospolitej. Kłaniam się nisko. Dziękuję za zaproszenie. Ja także Państwu dziękuję, a już za chwilę Wolne Głosy Zagranica program, którego gospodarzem jest Michał Trześniewski.